Myśli, uczucia i zamiary Twojej osoby ukochanej. Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy, subskrybentów, nowych widzów, którzy znaleźli dzisiaj mój kanał Orakel Miłości u Loeli. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, byście odwiedzali mnie codziennie i dostawali powiadomienia od YouTube'a o najnowszych moich wróżbach kolektywnych dla Was. Dziękuję za wszystkie lajki i komentarze i proszę oczywiście o więcej, bym widziała codziennie, czy rezonują te wróżby z Wami, z Waszymi historiami i również, żebym widziała Waszą obecność na moim kanale dla wymiany energetycznej. Wszystkie komentarze czytam codziennie i sprawiają mi one niezmierną radość. Zapraszam oczywiście na wróżby indywidualne, które są robione za pomocą Waszych dat urodzenia, osobistych zdjęć i Waszych pytań do kart. Stawiam oczywiście na zamówienie również lustro, prognozy związku. Także piszcie na mój e-mail. E-mail znajdziecie pod każdym moim filmikiem i w komentarzach, a ja odpiszę Wam i sprecyzuję, na czym polegają te wróżby i oczywiście o warunkach, ponieważ wróżby indywidualne nie są już darmowe. Zobaczmy dzisiaj, kochani, co Wasza ukochana osoba myśli, czuje i zamierza. Położę karty Lenormanda, pomyślcie o swojej kochanej osobie i zobaczymy, co pokażą dzisiaj karty, jakie rady, wskazówki, jaką sytuację, jakie tendencje. Co myśli Twoja osoba ukochana? Co myśli osoba ukochana? Co myśli osoba ukochana? Co myśli osoba ukochana? Co czuje osoba ukochana? Co czuje osoba ukochana? Co czuje osoba ukochana? Powiedzcie karty, co czuje osoba ukochana? Co zamierza osoba ukochana? Co zamierza osoba ukochana? Co zamierza osoba ukochana? Dobrze, co myśli Twoja osoba ukochana, o której teraz właśnie myślałeś, myślałaś? Ta osoba myśli, że są jakieś poważne straty u Was, szkody w Waszej relacji, w Waszym związku. Tutaj są jakieś sprzeczki, kłótnie, lęki, blokady i nie wiadomo właśnie, co wyjdzie z tego na przyszłość. Tutaj jest niezdecydowanie, no lęki właśnie, bo szczury to lęki, po tych stratach, kłótniach, kryzys, tak? Kryzys jest jakiś tu ogromny w tym związku, w tej relacji. I sytuacja może się dwojako jakoś potoczyć, tak? Możecie uratować tą sytuację lub nie. O tym właśnie myśli teraz Twoja osoba ukochana. Czy się da to uratować, czy już się nie da, tak? Co z tego wyjdzie? Na dwoje babka wróżyła. Tutaj mamy ewentualnie jeszcze dwa rozwiązania, dwie możliwości rozwiązań w tym związku. No tutaj na pewno jakiś kryzys, tak? Na pewno były kłótnie, sprzeczki, jakieś problemy, dylematy. No i na pewno tutaj chodzi o Wasz związek, który tutaj gdzieś no, ma wielkie straty. Natomiast co czuje Wasza osoba? Wasza osoba ma głębokie uczucia do Was i myśli o tym, że może spełnić z Wami najskrytsze swoje piękne, najgłębsze marzenia. Myśli o tym, tutaj mamy Waszą osobę ukochaną, która myśli o tym, że te uczucia właśnie tej osoby są bardzo głębokie, bardzo takie właśnie niepowierzchowne, tylko jakieś głębsze, tak? I że jeszcze ma nadzieję, że tutaj się jeszcze wszystko dobrze ułoży i potoczy, że ta chmura lub te sprawy niewyjaśnione, które są tutaj w Waszej relacji, że jeszcze się wyjaśnią. Też ma ta osoba jakby takie oczekiwania, że właśnie z Wami może spełnić swoje emocjonalne, piękne marzenia.
ale nie wie ta osoba, już mamy drugą kartę niezdecydowania, nie wie ta osoba, co ma zrobić, jak ma postąpić, co ma, jaką decyzję ma teraz podjąć, tak? Jakby ma też dwie drogi rozwiązania. Jedna być może możliwość jest tutaj, żeby wrócić do Was, pogodzić się, inna możliwość, by odejść, by może zacząć związek lub relację z kimś innym. Być może ma w ogóle ta osoba, o której myślicie, dwie możliwości, dwie jakieś tutaj osoby. Być może nawet jest to trójkąt, tak, miłosny. Ponieważ tutaj widzimy, że są dwie opcje, dwie alternatywy i ta osoba stoi na rozdrożu, Twoja ukochana, i nie wie, w którą stronę pójść, nie wie, co wybrać, nie wie, jak się zdecydować. Czyli ogromne niezdecydowanie poprzez tą sytuację, która teraz u Was jest. Uczuciowo jest też ta osoba rozdwojona, tak jakby rozwojenie jaźni, rozwojenie tutaj emocjonalne, niezdecydowanie emocjonalne. Co zamierza ta osoba? Zamierza tutaj wszelkie sekrety, które są między Wami jakieś niewyjaśnione, wyjaśnić. Chciałby jakby powiedzieć Wam, chciałabym powiedzieć Wam ta osoba, że jest wierna, lojalna, przyjazna, że możecie na nią liczyć. Chcę Wam to pokazać w przyszłości. Ma zamiary takie, by Wam to jakby dokładnie uwidocznić, tak? Ujawnić, że jest osobą lojalną i wierną i przyjazną i zaufaną, że możecie jemu, jej zaufać, że możecie na nią, na niego liczyć, że ta osoba, jako Wasza osoba ukochana jest po prostu tutaj pomocna Wam, no też wierna Wam, tak? I ta osoba chciałaby z Wami tutaj wyjaśnić wszystkie sekretne jakieś sprawy niewyjaśnione, zagmatwane i otworzyć tą księgę jakby, by jeszcze raz spróbować nową szansę, by jeszcze raz tutaj wziąć tą szansę jakby na serio i żeby jeszcze raz napisać z Wami piękny rozdział. Tutaj ta osoba zamierza Was zaprosić, spędzić z Wami jakiś miły czas, jakieś piękne chwile, piękne rozmowy, sympatyczne momenty. No na pewno jest tutaj kontakt, czyli mamy tutaj informację, która ma do Was przyjść z zaproszeniem, z jakimś sympatycznym gestem, z przeprosinami może, z zaproszeniem na jakąś uroczystość, być może na spotkanie piękne, gdzie macie miło, sympatycznie, przepięknie właśnie spędzić swój czas wspólny. No i tutaj myśli o Was ta osoba, jakby myśli o tym, że jesteście atrakcyjną, tak, dla nich osobą, czyli ta osoba Wasza ukochana myśli o Was, że Wy też czekacie na jakiś gest, na coś. Myśli też o Was jako o osobie pięknej, atrakcyjnej, seksownej, gdzie jest chemia, gdzie jest przyciąganie, gdzie jest piękna intymność, seksualność. Także wie o tym, że jesteście przepiękną osobą, kochanką, partnerką, kobietą i że mu się podobacie, że jesteście właśnie bardzo dla niego pociągające i właśnie dlatego tutaj chce on zaprosić jeszcze raz na jakieś spotkanie, na jakąś rozmowę. Chce, by ten czas jeszcze raz wrócił przepiękny. Spełnienie marzeń, głębsze uczucia, tutaj rozmyślania właśnie, co zrobić, w którą stronę pójść, żeby pokonać te lęki, blokady, niezdecydowanie, jeszcze raz zaryzykować dla nowej szansy, dla otwarcia jeszcze raz nowego rozdziału miłosnego z Wami, być może otwarcie pięknej seksualności, pięknych, intymnych, romantycznych momentów, no i piękny romans. W każdym razie też ważne jest, by porozmawiać, by być sobie po prostu takim jakby tutaj wiernym, lojalnym, by porozmawiać o wszystkich ukrytych sprawach, tajemnicach, by to wszystko wyjaśnić, by porozmawiać o blokadach, o lękach, by to wszystko właśnie tutaj jakby rozjaśnić, wyjaśnić, by nie było jakichś tutaj tajemnic, ukrytych spraw, no i przede wszystkim tej nieufności, która jest widoczna, tak? Także tutaj też jest ważne, by Wasza osoba ukochana zdecydowała się, by wysłać tą wiadomość, by zaprosić, zadzwonić, tutaj spotkać się, by zdecydowała się konkretnie właśnie na to szybko, w najbliższym czasie i pokonała swoją jakby niepewność, tak? Niezdecydowanie. Także takie tutaj myśli, uczucia i zamiary wyszły w tym rozkładzie kart. Proszę przemyśleć i napisać mi, czy te karty właśnie pokazały prawdę, czy ta wróżba rezonuje z Wami. Życzę Wam dzisiaj pięknego dnia, pięknego wieczoru piątkowego i do usłyszenia już wkrótce, już jutro zapraszam Was, kochani, na następne wróżby. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia już wkrótce.